Proszę usiąść. Wobec rozszerzenia wniosku Trybunał postanowił odroczyć wówczas rozprawę i zobowiązał przedstawiciela Rzecznika Praw Obywatelskich do sprecyzowania na piśmie uzasadnienia dla nowego wzorca kontroli w terminie 30 dni oraz zwrócił się do pozostałych uczestników postępowania o ustosunkowanie się na piśmie do stanowiska rzecznika w sprawie nowego wzorca kontroli. Trybunał pragnie tu przypomnieć, że w dniu 28 sierpnia bieżącego roku Rzecznik Praw Obywatelskich przedstawił na piśmie wniosek o zbadanie zgodności artykułu 34 punkt 6 ustawy Prawo łowieckie także z artykułem 42 Konstytucji. Do modyfikacji wniosku Rzecznika Praw Obywatelskich ustosunkowali się pozostali uczestnicy postępowania. Podkreślić należy, że mamy tutaj do czynienia z niepełnością, niezupełnością regulacji. Celowo chciałbym tutaj tą kwestię podkreślić, że rzecznik w swoim wniosku, kwestionując te przepisy ustawy, ma na względzie właśnie te regulacje i wymagania dotyczące prawa represyjnego, gdzie blankietowość, a w zasadzie wyzbycie się przez ustawodawcę kompetencji do uregulowania tej materii, która ma charakter no, właśnie represyjny, sankcjonujący, nie spełnia kryteriów konstytucyjnych. No, trzeba powiedzieć, że określone w statucie Polskiego Związku Łowieckiego kary za przewinienia łowieckie no z pewnością noszą charakter kary, to znaczy powodują one pewną dolegliwość związaną z orzeczeniem właśnie takich kar. Wreszcie przepisy ustawy nie spełniają tych wymogów artykułu 42 w zakresie określenia czynów, ani też w zakresie przesłanek wiążących się już z karą. W zasadzie ani na podstawie, raczej z pewnością ani na podstawie ustawy, ani nawet jeżeli sięgnąć by do statutu, ciężko jest określić, a z góry przewidzieć, za co jednostka może ponieść określoną karę, za jakie przewinienie. W związku z tym można tutaj wysnuć wniosek o naruszeniu przez ustawę prawo łowieckie zarówno artykułu 2, jak i artykułu 42 ustęp 1. Zaskarżony przez rzecznika został także artykuł 33 ustęp 6 ustawy, w zakresie jakim wyłącza prawo członka zrzeszenia ukaranego karą inną niż pociągającą za sobą utratę członkostwa w zrzeszeniu do wniesienia odwołania do sądu. I to zarówno wzorcem artykułu 45 ustęp 1, jak i wzorcem artykułu 77 ustęp 2 Konstytucji. Tutaj to stanowisko myślę, że jest bardzo jasne. Zatem Trybunał mówi, że każda kara, w tym również ta powszechnie uważana za łagodną, musi zostać wymierzona zgodnie ze standardami państwa demokratycznego. I stąd też konieczność możliwości zwrócenia się o kontrolę sądową w tym zakresie nie powinna, czyli w opinii rzecznika z pewnością budzi poważne wątpliwości konstytucyjno-prawne. Podkreślić należy też fakt, który został zauważony w opinii przyjaciela sądu Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka. Tam została przedstawiona statystyka dotycząca kar. Myślę, że to jest także argument, który należy wziąć pod uwagę, że o ile dobrze pamiętam, 82% kar dotyczy kar, które orzekanych przez Polski Związek Łowiecki, które
w przypadku których nie można zwrócić się do sądu, czyli są to wykluczenie ze zrzeszenia jest stosunkowo rzadko orzekane, najczęściej orzekana jest kara zawieszenia, przy czym kara zawieszenia zgodnie dzisiaj z paragrafem 137 ustęp 1 Statutu Polskiego Związku Łowieckiego jest orzekana na okres od 6 miesięcy do 3 lat, co w zasadzie na taki okres no, ma podobny skutek jak wykluczenie ze zrzeszenia. Więc nie można powiedzieć, że jest to kara, bym powiedział, w jakikolwiek sposób łagodna. Jest to kara z pewnością dolegliwa, także stosowana często. No, myślę, że organy orzekające sądy łowieckie no, mają świadomość, że w przypadku tak orzeczonych kar droga sądowa przysługiwać nie będzie. Gdzie minister środowiska odpowiada, że zgłoszone przez Rzecznika Praw Obywatelskich wątpliwości, a dotyczyły właśnie one tych przepisów, będą jeszcze przedmiotem rozważań resortu i o ile potwierdzi się konieczność wprowadzenia zmian regulacji ustawowych w tym zakresie, to uwagi te zostaną uwzględnione przy nowelizacji ustawy Prawo łowieckie. No jest to zaiste dosyć enigmatyczne stanowisko. Sprawdzając projekt nowelizacji przygotowaną przez Radę Ministrów z tego roku, to jest akurat projekt z dnia 17 maja 2012 roku. Żadne zmiany w zakresie zaskarżonych przez Rzecznika Praw Obywatelskich przepisów, czy też regulacji dotyczących postępowań dyscyplinarnych nie zostały uwzględnione. Wydaje się więc, że tylko decyzja Wysokiego Trybunału w tym zakresie może zmienić no, niekonstytucyjny stan prawny, z którym mamy dzisiaj do czynienia. Udzielam głosu pani poseł. Bardzo proszę. Komisja Ustawodawcza podjęła jednogłośnie stanowisko, które zostało przesłane Wysokiemu Trybunałowi pismem z dnia 22 sierpnia 2011 roku, które dość szeroko, rozważając wszystkie argumenty wnioskodawcy, w tym przypadku Rzecznika Praw Obywatelskich, starał się uwzględnić. Sejm, tak jak powiedziałam, przyjętym stanowisku wynosi o stwierdzenie, że artykuł 33 ustęp 6 ustawy z dnia 13 października 1995 roku Prawo łowieckie w zakresie, w jakim nie przewiduje możliwości odwołania się do sądu od ostatecznego rozstrzygnięcia organu PZŁ orzekającego karę dyscyplinarną nie mającą charakteru wyłącznie organizacyjnego, inną niż utrata członkowska w Polskim Związku Łowieckim lub Kole Łowieckim, jest niezgodny z artykułem 45 ustęp 1 Konstytucji i w tym przypadku podziela stanowisko Rzecznika Praw Obywatelskich. Rzecznik Praw Obywatelskich w swoim wniosku i wywodząc niekonstytucyjność zapisów w naszej ocenie postuluje wprowadzenie zupełnie nowej normy, może inaczej kompleksu norm, które będą regulować przesłanki, procedurę postępowania dyscyplinarnego, jeśli idzie o kwestię dotyczącą przewinień myśliwych. Rzecz jasna, można uznać, ale to już jest do woli ustawodawcy, zupełnie inne rozwiązania ograniczające monopol Polskiego Związku Łowieckiego, ale to już są dywagacje na poziomie legislacyjnym, a nie na poziomie zgodności z Konstytucją Rzeczypospolitej, zgodności artykułu 33 ustęp 6 ustawy Prawo łowieckie z artykułem 45 ustęp 1 Konstytucji. Wnosimy o uznanie, o niezgodności właśnie owego artykułu 33 z artykułem 45 ustęp 1 Konstytucji. Albowiem prawo do sądu, jak stanowi Konstytucja, to jest jedna z podstawowych gwarancji praw i wolności obywatelskich, przy czym nie chodzi jedynie o prawa i wolności normowane Konstytucją, ale również te, których źródłem jest ustawa. W sytuacji, kiedy sankcje orzekane przez organy dyscyplinarne związku wykraczają poza sferę czysto organizacyjną i tutaj przytaczamy w szczególności owo zawieszenie w prawach
członka w tym zakresie, w jakim przewidują przepisy, więc możliwości no, całkowitej niemożliwości funkcjonowania takiego członka, chociażby przez to, że nie może korzystać z tego swojego podstawowego w tym momencie uprawnienia, które nabywa w momencie, kiedy wstępuje do związku i jednocześnie oczywiście spełnia wymogi określone w innych pragmatycznych ustawach, a więc prawa do polowania, jak i również kwestie publikowania ogłoszenia w środkach masowego przekazu, czy też zobowiązania ukaranego do naprawienia szkody. Ograniczenia te nie mogą godzić w istotę prawa do sądu i wyłączać dostępu do sądowego wymiaru sprawiedliwości, a w naszej ocenie dostateczną ośrodkiem ochrony autonomii czy samorządności PZTU jest to, że jest wyczerpana procedura wewnątrzorganizacyjna, że tak to określę. I w tym zakresie zarzuty Rzecznika Praw Obywatelskich w ocenie Sejmu zasługują na uwzględnienie. Dziękuję bardzo. Obecnie udzielam głosu panu prokuratorowi. Proszę bardzo. Wysokie Trybunale, ja przyjmuję stanowiska pisemne. Wnoszę o uznanie zakwestionowanych przez Rzecznika Praw Obywatelskich normowań za niezgodne z powołanymi, zaproponowanymi przez Rzecznika wzorcami kontroli. Wysoki Trybunale, Polski Związek Łowiecki jest organizacją o charakterze monopolistycznym. Aby móc prowadzić gospodarkę łowiecką, a wykonywanie polowania jest częścią owej gospodarki łowieckiej, trzeba bezwzględnie być członkiem PZTU. W świetle niedawnego wyroku Trybunału Konstytucyjnego, mam na myśli wyrok w sprawie K8/10 w pełnym składzie wydanego, ten monopol może budzić sam w sobie poważne wątpliwości konstytucyjne. Skoro bowiem Trybunał uznał, że niekonstytucyjny jest względny monopol Polskiego Związku Działkowców, względny, bo aczkolwiek dotykający szerokich grup społecznych, to nie wyczerpujący całości społeczeństwa, bo przecież nie tylko działkowcy mogą niezawodowo uprawiać rośliny owocowe lub ozdobne. To tym bardziej w sytuacji, kiedy nawet właściciel pola albo lasu we własnym lesie polować nie może bez przynależności do PZTU, to tym bardziej wątpliwości narzucają się tutaj. Oczywiście monopol PZTU nie jest przedmiotem dzisiejszych rozważań Trybunału Konstytucyjnego. PZTU dysponuje 3 postępowaniami represyjnymi. Nie jednym, a 3. Dysponuje postępowaniem dyscyplinującym, które to postępowanie jest typowym postępowaniem wewnątrzorganizacyjnym, ponieważ dotyczy zdarzeń zaistniałych w toku polowania. Istnieje, dysponuje postępowaniem porządkowym. Tu już można się zastanawiać, czy to tylko postępowanie wewnątrzorganizacyjne, ponieważ spektrum kompetencji organów związku, które wymierzają kary porządkowe, jest dość szerokie. No, a jeśli w przeciwieństwie do postępowania dyscyplinarnego, ustawodawca na temat tamtych 2 postępowań, to znaczy postępowania dyscyplinującego i postępowania porządkowego, milczy. Jedna tylko jeszcze uwaga związana z różnymi postępowaniami zmierzającymi do ukarania sprawcy, a mianowicie taka. Polski system prawa zna sytuację, kiedy ta sama osoba może być karana za ten sam czyn więcej niż raz. Bo jeżeli ustawodawca dopuści, żeby ktoś ukarany przez sąd
czy to za przestępstwo, czy to za wykroczenie, mógł odpowiadać również dyscyplinarnie, to taka sytuacja nie jest kwestionowana przez Trybunał Konstytucyjny. Tu mamy sytuację, bym powiedział, no, dość oryginalną, bo przy milczeniu ustawodawcy w tym zakresie ta sama osoba za ten sam czyn może być ukarana czterokrotnie. Najpierw w postępowaniu dyscyplinującym, potem w postępowaniu porządkowym za przestępstwo lub wykroczenie, no i potem w postępowaniu dyscyplinarnym, nawet jeżeli nie jest już członkiem PZL-u. Bo zaprzestanie bycia członkiem PZL-u nie stanowi przeszkody, aby prowadzić postępowanie dyscyplinarne. Ale przejdźmy do sedna sprawy. Ustawodawca, normując postępowanie, łowieckie postępowanie dyscyplinarne, okazał się być dość oszczędny. Trybunał rozpoznawał bardzo wiele spraw dotyczących różnych postępowań dyscyplinarnych, gdzie unormowania zajmowały często i po kilka stron dziennika ustaw. Tu mamy kilka wierszy tekstu pisanego. Niemniej mamy unormowanie, że Polski Związek Łowiecki ma prawo prowadzić takie postępowanie. Mamy unormowanie, że Polski Związek Łowiecki ma sobie sam ustalić sankcje. I mamy unormowanie, że w pewnych okolicznościach, nielicznych bardzo, może zaistnieć kontrola sądowa tegoż postępowania. Ustawodawca nie unormował, co może być przedmiotem postępowania dyscyplinarnego. Na ten temat nie ma w ustawie nic. Nawet w jakichś przybliżonych określeniach, ja nie mówię o konkretnej typizacji czynów, ale tutaj nie ma nawet rodzajowego charakteru tych czynów. I jaki jest skutek tego nieunormowania przez ustawodawcy, za co może być postępowanie dyscyplinarne prowadzone, chociaż ustawodawca powiada, że takie postępowanie dyscyplinarne PZL prowadzić może. Ano, próba określenia przedmiotowego zakresu postępowania dyscyplinarnego została przeniesiona do aktu wewnętrznego, czyli do statutu. Tyle tylko, że w tym statucie na dobrą sprawę też nie można przeczytać, za co postępowanie dyscyplinarne może być prowadzone. Może być prowadzone za naruszenie obowiązującej ustawy i dewidalnych na jej podstawie rozporządzeń. Gdyby chociaż napisano o przekroczeniu zakazów ustawy albo niedopełnieniu nakazów ustawy. No ale przecież przy takim brzmieniu to chodzi również o przepisy soft law, za które sam ustawodawca żadnych sankcji nie mógłby przewidzieć, no skoro nie przewidział, jest racjonalny. Nie mówiąc już o tym, że jak sięgamy do rozporządzeń, to tu już trzeba by tak trochę ostrożnie, ale może to za chwilę. Naruszenia postanowień statutu lub innych uchwał organów zrzeszenia. I właściwie nie będę się już powtarzał. Wykonywania polowania w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami i etyką łowiecką. No, tu by się można było do pewnego momentu zgodzić, no bo jakby sięgnąć do dobrych obyczajów i zasad etyki, to na przykład strzelanie do licówki, no jest wysoce nieetyczne i
W związku z tym rzeczywiście tu jakaś reakcja może być powinna, ale w tym samym zbiorze zasad etyki za nieetyczne jest uznane niewykonywanie poleceń władz zrzeszenia. No przepraszam, członek władz zrzeszenia to nie policjant na imprezie masowej, gdzie może wydać polecenie, że jak tu się biją, to proszę przejść na lewo albo prawo. To nie jest ten sam typ i trudno sięgać po wzorce z przepisów dotyczących imprez masowych. No i działanie na szkodę zrzeszenia lub dobrego imienia łowiectwa. Muszę przyznać, że będę zmuszony zmodyfikować pewien fragment swojego stanowiska z ubiegłego roku. Chodzi o uzasadnienie oczywiście, a nie kwestię mającą wpływ na petitum czy na ogólną ocenę. Tam zwracałem uwagę na hipotetyczne zagrożenie w stosunku do kwestii związanych z wolnością krytyki, wolnością słowa. Myliłem się, Wysoki Trybunale. To nie jest zagrożenie hipotetyczne. Mianowicie w jednej ze skarg połączonych w sprawie SK 8/11 został skazany przez sąd łowiecki człowiek za to, że zgodnie z 304 artykułem Kodeksu postępowania karnego złożył zawiadomienie o przestępstwie do prokuratury. No bez zgody komisji rewizyjnej, bez dotrzymania terminu, który mu jakąś tam władza myśliwska wyznaczyła. No jako prokurator to ja się nie mogę nie tylko zgodzić na taką możliwość stwarzaną przez model postępowania łowieckiego, ale muszę wręcz bardzo głęboko zaoponować. No bo to oprócz tłumienia krytyki, choćby ona była niesłuszna, niesprawiedliwa i tak dalej, i łamania wolności słowa, to my tu mamy uderzenie w istotne interesy prokuratury. A tutaj ktoś poczuł się w obowiązku, żeby zawiadomić. No fakt, że tam chodziło raptem o 5 tysięcy nadużyć. Co to jest 5 tysięcy przy tych milionach, o których słyszymy? No ale zgłosił o jakichś nadużyciach, jakieś karmy nie wyłożono, czy coś w tym rodzaju. No i za to został skazany. A skarga konstytucyjna w Trybunale czeka pod numerem SK 8/11. Karą jest zarządzenie ogłoszenia prawomocnego orzeczenia w miesięczniku Łowiec Polski lub w łowieckich pismach regionalnych na koszt ukaranego. No, wypisz, wymaluj z kodeksu karnego znane nam podanie wyroku do publicznej wiadomości. Jakoś z organizacyjną działalnością to ma taki związek, że mocno wykracza ponad tą działalność organizacyjną. No i mamy do czynienia tutaj oczywiście z kwestią konstytucyjnego prawa do dobrego imienia. Innymi słowy, nie dość, że ustawodawca sam nie unormował kwestii sankcji, to jeszcze scedował to na PZTR, a PZTR w dziedzinie już daleko wykraczającym poza działalność organizacyjną postanowił w statucie co postanowił. Kwestia prawa do obrony. Trybunał wielokrotnie zwracał uwagę, że nie można ograniczać podmiotów uprawnionych do obrony do
na przykład funkcjonariuszy, bo takie to było orzeczenie policji, Straży Granicznej i przepraszam, trzeciej, zapomniałem w tej chwili, trzeciej organizacji. No a tu zgodnie ze statutem bronić może szeregowy członek PZL. No, nie może bronić ani adwokat, ani ktoś, kto pełni w PZL jakieś funkcje. Co wydaje się bardzo rażąco sprzeczne z linią orzeczniczą Trybunału. O domniemaniu niewinności wiele mówił przedstawiciel Rzecznika Praw Obywatelskich. Cóż ja mogę dodać? Chyba tylko tyle, że to jest poza zainteresowaniem, tak? Ustawodawcy, jak i autorów statutu, bo właściwie to nie wiadomo, o jaką winę tam może chodzić. Ja już nie mówię o domniemaniu niewinności, ale w ogóle o kwestia winy pozostaje w ten sposób pozostawiona z boku. Bo okazuje się, że przez to, że ustawodawca pominął szereg unormowań, których pominąć mu nie było wolno, to model postępowania dyscyplinarnego, łowieckiego postępowania dyscyplinarnego, narusza wszelkie możliwe wzorce kontroli. Bo nie spełnia ani zasady nullum crimen sine lege, ani zasady nulla pena sine lege, ani domniemania niewinności, ani prawa do obrony, ani prawa do sądu, ani zakazu zamykania sądowej ochrony praw konstytucyjnych. A całkiem na marginesie. Kto feruje te wyroki w imieniu PZL? No obawiam się, że w żadnym razie nie wierzę w deklarację statutową o niezawisłości tych sędziów. No bo skoro każdego sędziego łowieckiego w każdym czasie, z każdego powodu, czytaj i bez powodu, organ, który go powołał, może go odwołać. A dodajmy jeszcze, że zdecydowana większość sędziów sądów łowieckich, czyli sędziowie okręgowych sądów łowieckich, jest powoływana i może być odwoływana przez terenowy organ władzy łowieckiej, przez Okręgową Radę Łowiecką, przez terenowy organ władzy łowieckiej. Obawiam się, że taki model trudno zaakceptować w demokratycznym państwie prawnym. Dziękuję. Dziękuję również. Trybunał Konstytucyjny uznał sprawę za dostatecznie wyjaśnioną do wydania rozstrzygnięcia. Na tym rozprawę zamykam. Trybunał udaje się na naradę. Ogłoszenie orzeczenia nastąpi w dniu dzisiejszym w tej sali o godzinie 16:00. Proszę.